Wyjść z cienia, rodzina w pełnym blasku. To tytuł konferencji, którą w piątek 25 października zorganizował Powiat Świdnicki oraz Powiatowy Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Celem konferencji była dyskusja skupiająca się na znaczeniu więzi międzypokoleniowej i wpływie rodziny na zdrowie psychiczne. Tak liczna Wasza obecność, przedstawicieli najróżniejszych środowisk, świadczy o tym, że zapewne potrzeba tego wychodzenia z cienia jest ciągła i ona ciągle istnieje. I mimo, że jesteśmy już 20 kilka lat po tych takich rewolucyjnych zmianach, kiedy o takich tematach, które wcześniej były tabu, tematami tabu, zaczęliśmy rozmawiać, to myślę, że potrzeba tej dyskusji jest ciągła, jest potrzeba ciągłej inspiracji do podejmowania nowych działań. Stąd idea tej konferencji i mam nadzieję, tego Państwu życzę, żeby ta konferencja była miejscem do dyskusji, była miejscem, gdzie powstaną inspiracje do nowych pomysłów, do nowych działań, bo tych działań jest zapewne potrzeba, a wiecie wszyscy Państwo doskonale, że środków na te działania jest zawsze brakuje, więc życzę owocnych dyskusji, życzę inspiracji, wszystkiego najlepszego. Jest to już piąta konferencja pod hasłem Wyjść z cienia, realizowana w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach i więziach międzypokoleniowych, czyli o tym, jakie są relacje, jakie powinny być między dziećmi, rodzicami, dziadkami, seniorami. Chcemy podkreślić, jak ważni są seniorzy w życiu młodych ludzi, jak wiele możemy od nich czerpać z ich doświadczenia i z mądrości, ale też jak wiele dziadkowie mogą czerpać od dzieci i wnuków, którzy mogą na przykład prowadzić osoby starsze w świat wirtualny, w świat komputerów, telefonów, smartfonów. Zależy nam na tym, żeby właśnie podkreślać, jak ważne są bliskie relacje, jak ważna jest miłość w rodzinie, znaczenie właśnie tych więzi międzypokoleniowych. Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia związane z istotną rolą komunikacji w rodzinie wielopokoleniowej oraz transpokoleniowym przekazywaniu wartości w rodzinie. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych gości, którzy w formie wykładów opowiedzieli m.in. o fazach rozwoju rodziny czy transpokoleniowym przekazywaniu wartości. Widzę tu bardzo dużo młodzieży w okresie nastoletnim. No to jesteś zły, co ty wyrabiasz, dlaczego się tak zachowujesz, to jest okropne. No i często taka osoba jest delegowana do psychologa, żeby mu pomóc. I oczywiście część niepokojów tego okresu wiąże się z budowaniem własnej tożsamości i odpowiedzią na pytanie, kim jestem. Kim jestem w tym świecie, czego chcę, czy ten świat mi się podoba, czy nie, czy ludzie mi się wokół mnie podobają. I tu psycholog bardzo się przydaje. Natomiast jeszcze jest wiele problemów, które są związane z relacją ja-rodzina, a więc konfrontacją wartości, która preferuje rodzina pochodzenia, a wartości, które młode pokolenie wnosi, kiedy się rozgląda po świecie, wartości, które preferują dziadkowie, a wartości, które niosą wnukowie. Pewnie wiecie o tym, że właściwie każde starsze pokolenie narzeka na młode pokolenie, mówiąc, że nie rozumiemy, co oni wyrabiają, co oni chcą, w ogóle co oni robią. Ale oni właśnie robią to, że chcą się odróżnić od starszego pokolenia. Komunikacja w rodzinie jest czymś więcej niż wydaje nam się, słysząc takie słowo jak komunikacja. Zwykle kojarzy nam się, oczywiście oprócz tej transportowej, z komunikatem, z treścią, z pismem. Natomiast komunikacja w rodzinie zwłaszcza ma bardzo wiele różnych warstw. Są to komunikaty na poziomie słownym, tak jak już mówiłam wcześniej, ale też komunikaty na poziomie bezsłownym, czyli to, co wysyłamy od siebie, nasz wygląd, nasz sposób mówienia, tempo głosu, emocje, które emanują z nas, kiedy coś mówimy czy nie mówimy, a także wszystko to, co niesie ze sobą człowiek. Część artystyczną zaprezentowała grupa teatralna Utworki z Uniwersytetu III Wieku w Świdnicy w reżyserii Teresy Cora. Zasadził dziadek
przedkę w ogrodzie. Chodził po przedkę oglądać co dzień. Wyrosła krzepka, jędrna i krzepka. Schrupać grzebkę z kawałkiem chlebka. I ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Babcia! Ja! Złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydał mi się ktoś na przyczepkę. Konferencja miała charakter otwarty, a do udziału w niej zaproszono młodzież, rodziców, seniorów, osoby pracujące z rodzinami, przedstawicieli placówek oświatowych, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, a także wszystkie zainteresowane osoby.